Dzień dobry, siemano moi drodzy, ja jestem Andreman i witam was w kolejnym odcinku ze serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz państwa gościem jest kapitan Jabłko 5555 z drużyny floty Czarnej Perły i zaprasza on na bitwę, którą rozegrał na krążowniku 10 poziomu na Dżinanie. Moi drodzy, jeżeli i wy byście chcieli się pochwalić swoimi bitwami, to bardzo, bardzo, bardzo proszę tylko podsyłać mi bitwy wraz ze screenami, jak macie zrobionego kapitana oraz okręt na pocztę mailową. Powtarzam, tylko na pocztę mailową, a link do poczty mailowej znajduje się na końcu opisu każdego z filmów, którego ja wam udostępniam i oczywiście za to serdecznie z góry już dziękuję. Również chciałbym wam podziękować za wszystkie subskrypcje i za pozostawienie łapek do góry. Także moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, a ja was zapraszam do oglądania, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Długo lecą te pociski. Jest Yoshino za górą. On w tej chwili cofa. Zobaczcie, jeszcze jedne pociski nie spadły, a tutaj już kapitan Jabłko wystrzelił z 5 razy. Zobaczcie. Lecą te pociski. Jeżeli jeszcze ktoś tutaj się zastanawia nad tym okrętem, no to nic dodać, nic ująć. Jest trafienie, jest zatopiony pierwszy frag. Może to czysty przypadek, ale jednak się tutaj udało, bo te pociski naprawdę robią tutaj jakieś wrażenie. No ciężko, naprawdę ciężko trafić na dalszy dystans, może bliżej cośkolwiek, jakiś tam Massachusetts jeszcze jest na Stalingrad, który próbuje uciekać z tego kapa i znika. Musimy liczyć tutaj na wyświetlanie ze strony niszczyciela. Jest Massachusetts, może dostanie tutaj torpedy. Poszły torpedy do Massachusetts, idą również torpedy do Dżinana. Czyje to są torpedy? Oj, tutaj dość tak niesamowicie dostał Dżinan. Kapitan Jabłko z drużyny flota Czarnej Perły obija, próbuje obijać tego. Jest trafiony, jest podpalony. Pierwsza salwa już jest, pancernik podpalony. Zobaczcie, jest drugie, nie, jedno podpalenie. A jest i drugie podpalenie. Zobaczcie, co ten okręt potrafi. No tak, dobre przejście tutaj z jednego pancernika na drugiego. Tamten się już pali. Może jeszcze uda się podpalić Kremlina, który znika w tej chwili. Oj, co tutaj się wyrabia? Zobaczcie, Iowa wypycha, a nawet wciska się mocno tutaj w dym do Dżinana. Zobaczcie, to już jest nagminne to, co to się wyrabia. Potrafią się pancerniki tak wepchać, nawet przytulić krążownika, który stoi w dymie, do skały i tu jest właśnie ten problem. Zobaczcie, jeszcze teraz potrzebuje wsparcia. No niestety, niestety panie kolego, wepchałeś tego krążownika. Trudno. Kapitan Jabłko próbuje objeść tego Kremlina, podpalić go. Zobaczcie, ciężko, ciężko tutaj trafić z tych pocisków. No i jest jeszcze niszczyciel. Jest i Thunder, on tam zaparkował przy końcowej linii. Pójdą tutaj torpedy do Kremlina, tak idą. Jedna salwa, poszła druga salwa. Może i Kremlin coś tam przytuli, on się wycofuje, jest tu bardzo obijany. Próbuje tutaj znaleźć miejsce do ewakuacji, zatrzymuje się, cofa lekko do przodu, jest i Stalingrad. 12 km radaru, jeżeli teraz by wychwycił tego Dżinana, mógłby być tutaj niestety, ale problem dla Dżinana. Jest i Thunderer.
Zobaczcie, i poszły torpedy również do niego. Załogi dział przeciwlotniczych w stanie podwyższonej gotowości. Tak, poszły tutaj torpedy do Thunderer-ka. Znowu przeładowane, jak tutaj szybko przeładowują się te torpedy. No, tym jest. W razie czego można tutaj użyć. Czekajmy, patrzmy się, jak to idą torpedy. Czy ten Stalingrad przytuli torpedy, które były adresowane do Kremlina? No, dość to apetycznie wygląda. No, dostanie. Pięknie, bardzo pięknie, super elegancko. Tam się wpakował na torpedy i kapitan Jabłko z klanu z drużyny Flota Czarnej Perły likwiduje, jeszcze idą torpedy do Thunderer-ka, który gdzieś tam próbuje się gdzieś kręcić przy linii bocznej. Jest trafienie, jest zalanie, teraz go podpalmy i będzie po tym chłopie, jest następne trafienie torpedami. No, niebuszko, lej go. Zobaczcie, jak Flota Czarnej Perły gra, jak tutaj walczy. Zobaczcie, co się robi. I następne trafienie. Jeszcze idzie tutaj, idą torpedy na Kremlina. Czy przytuli Kremlin te torpedy? Miejmy nadzieję, że tak, chociaż jedną. No, wykręcił ten Kremlin, ale jeszcze dostaje Thunderer trafienie. On się pali? Nie. Jeszcze idą torpedy Thunderer-ka. Thunderer-ek na pewno za chwilę zejdzie. Uwaga! Jest zatopiony. No i mamy Kremlina. Ale już tutaj wycina kapitan na Jinanie. Zobaczcie, co się wyrabia. No coś niesamowitego. Zobaczcie. Flota Czarnej Perły triumfuje tutaj na oceanie. Zobaczcie, i trafienie, i jedno, drugie. No Kremlin tutaj jest obijany bardzo mocno. Jest i podpalony. Są torpedy załadowane, czy nie? Ale czy to będzie jeszcze trzeba wysyłać torpedy? Chyba nie. Zobacz, że Kremlina również żegnamy. Bye bye. Zatopiony. I Massachusetts. Do swoją dodatku. Ujujuj, jak tu teraz dostał kapitan niesamowitą salwę. Podejrzewam od Massachusetts. Idą również do niego torpedy. Miejmy nadzieję, że tutaj kapitan zrewanżuje się temu pancernikowi Massachusetts, który bardzo mocno uderzył w naszego Jinana. Chowaj się za górkę, chowaj. Zobaczcie, ciężko tutaj strzelać na dalszą odległość tych pocisków. Jest i niszczyciel, jest i udałoj. No i mamy postawiony dym. Ujuj, jest tu wyświecany nasz okręt. Minął torpedy. No, ajajajajajajaj, jak tutaj dostał niesamowicie. Zostało bardzo mało HP, 1500 niespełna. Pal ten Massachusetts. Zobaczcie, szybki jest i duży kaliber. Jest podpalenia jedno, drugie. Jeszcze ktoś tam pomaga koledze. Bije buszku, bij, jest on swój, bij. Pokaż jemu, gdzie jest jego miejsce, niech zbiera muszelki. No i zostało 2000. No i tak jest, Kraken uwolniony, brawo. Po pięciokrot, brawo, zobaczcie, jest już. Okręt, o, jeszcze torpedy gonią naszego Jinana. Uciekaj jabłuszko. I jeszcze niszczyciel, tak jest, tutaj trzeba dać duże wyprzedzenie, bo projektora jest niesamowita, zobaczcie, i udało, ucieka. Ależ tu jest bitewka, zobaczcie. Jest trafienie. Udało i ucieka. Tutaj podskakiwał do Jinana. Jinan w tej chwili bierze się, pompuje, naprawia się. Uzupełnia swoje HP i... Udało. Szybki, zwinny okręt radziecki. No i tutaj ta trajektoria lotu jest potężna i ten okręt na pewno będzie starał się uciekać. Zobaczcie. Ale i tak, zobaczcie, piękna bitwa, także tu koledze z klanu, z teamu
Flota Czarnej Perły, pięknie, pięknie, pięknie dziękuję za tak wspaniałą bitwę. No zobaczcie, 214 tysięcy. Faktem ciężko tutaj trafić, ale chylę czoła dla takiego kapitana. Brawo, brawo, brawo.